Na ekranie mamy schemat fragmentu obwodu elektrycznego, w którym występują dwie gałęzie równoległe. W górnej znajdują się dwa opory R1 i R2 połączone szeregowo ze sobą, a w dolnej znajdują się dwa kondensatory o pojemnościach C1 i C2, też połączone ze sobą szeregowo. Po podłączeniu napięcia zaczyna płynąć prąd elektryczny i na samym początku część ładunków tworzących prąd węźle kieruje się do kondensatorów, ładując je, i po pewnym czasie ustala się stan równowagi. Kondensatory naładowały się, na każdym z nich jest ładunek Q, taki sam, ponieważ kondensatory są połączone szeregowo. Ustalają się na każdym z kondensatorów napięcia U3 i U4. I od tego momentu cały prąd elektryczny płynie przez opory R1 i R2, na których pojawiają się napięcia U1 i U2. Dla napięcia U możemy napisać, że jest ono równe U1 plus U2, czyli jest równe sumie napięć na oporach, a napięcie na oporach to R1 razy I plus R2 razy I. Możemy również napisać, że to napięcie U jest równe sumie napięć na kondensatorach U3 plus U4. Napięcie na kondensatorze jest równe stosunkowi ładunku do pojemności, czyli mamy Q dzielone przez C1 plus Q dzielone przez C2. No i mamy znaleźć napięcie pomiędzy punktami A i B. Ono jest równe różnicy napięcia na oporze R1 i napięcia na kondensatorze C1, czyli jest równe napięcie na oporze R1i minus napięcie na kondensatorze Q do C1. Możemy pod uwagę wziąć drugi opór i drugi kondensator i napisać, że różnica potencjałów między tymi punktami wynika z różnicy napięć między tymi dwoma elementami, między U2, czyli na oporze R2 razy I i na kondensatorze Q dzielone przez C2. Mamy cztery równania, trzy niewiadome. Czwarte równanie dodatkowo, aby sprawdzić, czy wyprowadziliśmy poprawnie poszukiwane i znaleźliśmy poszukiwane wielkości. Proponuję z pierwszego wyznaczyć I, znajdujemy 4 ampery. Z drugiego wyznaczyć Q, znajdujemy tyle kulombów. Mając I i Q idziemy albo do pierwszego, albo do drugiego, albo do obu na raz. Wstawiamy te dwie wielkości i znajdujemy około minus 71 V. Co znaczy minus? Znaczy, że potencjał punktu A jest niższy od potencjału punktu B.